Cześć, dzisiejszy filmik to wyprzedaż szafy. Jeżeli nie lubicie tego typu filmów, to zapraszam Was do innych filmów na moim kanale. Wszystkie, mam nadzieję, uda mi się napisać propozycje cenowe na dole. Też kontakt mailowy będzie do mnie też pod tym filmem. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy cokolwiek, to być może w opisie pod filmem znajdziecie odpowiedź. No oczywiście w razie jakichś tam dodatkowych pytań, to zapraszam do wysyłania do mnie maila, czy też wiadomości prywatnej. Jeżeli te rzeczy będą podniesione, to serdecznie za to przepraszam, ale jeżeli coś będę do Was wysyłać, to na pewno to nie będzie podniesione, tylko po prostu będzie to wyprasowane i tak dalej. Dobra, pierwsza rzecz, kurtka. Aha, w ogóle wyprzedaż szafy robię z tego względu, że planuję przeprowadzkę mniej więcej za 2 tygodnie i po prostu nie chciałabym tych rzeczy przewozić, bo i tak samo przewożenie mebli to w ogóle zajmie nie wiadomo ile miejsca i w ogóle sami zresztą wiecie o co chodzi. Pierwsza rzecz to jest kurtka. Kurtka z firmy Amisu, którą ja nosiłam przez jeden sezon. Kupiona w sklepie chyba New Yorker. Z tego co kojarzę, to jest rozmiar 40. Kurtka jest czarna, zapinana na pasek właśnie taki o w pasie. Wygląda tak. Tutaj ma taki kołnierz postawiony do góry. Pasek jest właśnie regulowany. On ogólnie tutaj jest gumka, więc możemy sobie... Właściwie on będzie pasował na każdego. I ona zakończona jest takim ściągaczem. Ogólnie zapinana jest na suwak i na zatrzaski takie duże. Rękawy ma takie wykończone ściągaczami, także też możemy je podwinąć bardziej lub mniej. I ona jest kurtką puchową, jest bardzo ciepła. Także jeżeli lubicie takie właśnie ciepłe kurtki puchowe, to jak najbardziej o, tak wygląda. Tak, jest to z kolei H&M seria Young, czyli to jest akurat na 164 cm, czyli 1,64 m, ona jest brązowa, wykonana z takiego nito, to na pewno nie jest skóra, to jest coś pseudo, jakby pseudo skórzany materiał. Wygląda tak. Zapinana, o widzicie, pod samą szyję, na długi rękaw. Długi rękaw. Według mnie to jest takie typowa M-ka. No i z tyłu tak wygląda. Tutaj oczywiście ma kieszonki po bokach, także możemy coś schować w razie konieczności. Czyli to jest to. Dalej mam piżamę. Piżamę w kolorze miętowym, też z H&M-u. Piżamę kupiłam, kiedy jeszcze byłam w ciąży i wydawało mi się, że po ciąży się w nią zmieszczę, ale niestety się przeliczyłam. Jest to rozmiar S. H&M. To ona jest 92% bawełny i domieszka elastanu. I tak, to jest góra oczywiście, czyli taka rozpinana na guziczki, na długi rękaw. Materiał jest po prostu cudowny, jest tak milutki w dotyku, że naprawdę no coś fantastycznego. Czyli tak, to jest góra i spodnie, długie spodnie. Tutaj w pasie mają gumkę i też mają takie sznureczki, w razie czego można sobie właśnie je ściągnąć, bardziej lub mniej. Długie. Do samej ziemi, wiadomo. Czyli to jest piżama. Dalej w kolorze miętowym mam jeszcze bluzę. Bluza z firmy... gdzieś tu miałam wieszak, tu mam. Bluza z firmy... Nie wiem, co to jest za firma. Belowet, czy coś takiego. Rozmiar S, bluza w kolorze miętowym z takim kapturem wykończonym fioletem. Zapinana tutaj na zatrzaski. I ona oczywiście jest na długi rękaw, mam nadzieję, że nie będę za bardzo prześwietlona. O, wygląda w ten sposób. Ona jest bardzo, bardzo fajna. Z tym, że ja mam po prostu za długie ręce, jeżeli chodzi o nią. I tutaj ma właśnie napis firmowy i tutaj jakieś takie przejście kolorowe. Czyli o, taka bluza. Dobra. Dalej mam sweter z Pull & Bear, który również niestety na mnie jest za mały. I on jest czarny. W rozmiarze L, zapinany na guziczki, taki trochę dłuższy, widzicie. I rękawy też długie, można je po prostu sobie podwinąć w razie tutaj konieczności. Czyli i tutaj ogólnie są jeszcze szlufki na pasek, także można sobie jeszcze jakiś pasek właśnie do niego założyć. Dalej sukienka, którą miałam raz na sobie, kiedy byłam w ciąży.
niestety teraz jest na mnie z kolei za duża. Sukienka z New Looka w rozmiarze 14, czyli chyba 42 z tego co kojarzę. Kolor taki bardzo, bardzo intensywny fiolet, materiał bardzo przyjemny dotyku, taki zimny. Tutaj dekolt w kształcie V, tutaj pod biustem mamy taki jakby ściągacz i tutaj mamy takie plisy i zakończona, o coś takiego. Zakończona w ten sposób i z tyłu jest przepięknie wykonana, bo ma taki guziczek i w ogóle ten tył jest bardzo ładnie zrobiony. Także taka sukienka, bardzo, bardzo ładna sukienka. I ona jest, wydaje mi się, że to jest poliester. Także to. Dalej mam taką bluzkę, też idąc z New Lookiem w rozmiarze 10. Ona mi się bardzo podoba, ale z kolei też jest na mnie po prostu niedobra niestety. I ona ma takie jakby trzy kolory, czyli czarny, taki granat i niebieski. I na samym dole jest ściągacz. Tutaj natomiast ma taki lejący dekolt, także tak wygląda. O. I z tyłu tak. Dobra. Dalej. Dalej mam taki sweterek tunika z Roxy i to jest w rozmiarze L jak Ludwik. I to jest taki materiał ażurkowy. Pokażę Wam kawałek. O, taki ażurkowy, cała jest z takiego materiału. I tak, tutaj mamy generalnie kaptur. Dekolt też taki w kształcie litery V, rękawek mniej więcej 3/4. Pod biustem idzie taki sznurek, który też możemy regulować. I ona jest długa, mniej więcej przed kolaną, myślę, coś takiego. Tak ona wygląda. Ona właśnie jest z Roxy. Czyli to jest to. Dobra. Dalej mam sweter z Zary, to jest taki standardowy ich w rozmiarze M. Oni mają różne kolory tych swetrów, ja akurat mam taki kolor. Na pewno znacie te swetry, też taki, o widzicie. Dekolt wygląda tak, z przodu, z tyłu tak. Dobra, teraz tak, kamizelkę mam tylko jedną, ona jest z River Island w rozmiarze... To jest chyba M-ka, mi się wydaje. I ona ma takie dwurzędowe zapięcie z przodu. Tutaj ma takie jakby klapy, coś takiego. Można to sobie wywinąć. O, coś takiego. No i z tyłu mamy, tutaj możemy ją też tak sobie zebrać, taką właśnie nito klamerką. O, tak wygląda. Taka właśnie beżowa. I dalej z H&M-u taka narzutka, można powiedzieć sweterek, właściwie narzutka w rozmiarze 10, zapinana na guziczki. Z tyłu wygląda tak, natomiast z przodu tutaj możemy sobie odpiąć, możemy sobie zapiąć. Ona jest na pewno z bawełny wykonana i taki rękawek długi. O, coś takiego. Dobra, i teraz, teraz mam jeszcze golf. Brody, czy coś takiego, rozmiar L, ale on jest po prostu, z tego co pamiętam, to on jest z kaszmiru, tak, 100% kaszmir. I ja go kiedyś kupiłam właśnie dla siebie, ale niestety jest, na mnie jest niedobry. I tak, to jest taki kolor, ni to fiolet, ni to niebieski, do końca nie wiadomo. Taki standardowy golf. Na długi rękaw, bardzo fajny materiał, no wiadomo, kaszmir to jest naprawdę coś fantastycznego, taki mięciutki. Także to też jest taki rozmiar 38, tylko tutaj ten pod szyją jest po prostu dosyć tak przylega. Okej. I teraz trzy pary spodni. Pierwsze to są takie boyfriendy z H&M-u i to jest, mam tutaj napisane, że to jest 160. Więc wydaje mi się, że to jest na 1,60 m, ale nie wiem, bo na tych metkach czasami takie piszą dziwne rzeczy, że nie wiem o co chodzi. W każdym razie tak, zapinany tutaj na guziczki, bardzo taki cieniutki jest ten jeans, nie jest gruby absolutnie. Z przodu wyglądają tak. To są raczej, można powiedzieć, takie lekko biodrówki, w każdym razie one wyglądają tak. Nogawka prosta, to nie są na pewno rurki. I nogawka idzie do końca i z tyłu wyglądają tak.
To jest fajne właśnie, że one mają taki cieniutki materiał, który nas nie pogrubia. Ale niestety, jeżeli chodzi o mnie, to są w biodrach, mam po prostu za szerokie biodra do nich. Ale tak to poza tym nogawki i tak dalej są ok. Spodnie z Levisa w kolorze takiego ciemnego fioletu. Tylko jaki to będzie rozmiar? Żeby tutaj znaleźć ten rozmiar. Nie mam tu, a nie, tutaj może będzie na metce gdzieś. Albo i nie. Słuchajcie, nie wiem jaki to jest rozmiar. Nie mam zielonego pojęcia, nigdzie tutaj nie jest napisane. W każdym razie, o co chodzi? One są z takiego ciemnego fioletu, taki burgund chyba, można powiedzieć. I one są z wysokim stanem, tylko one właśnie na mnie, jeżeli chodzi o mnie, to one po prostu są na styk. A ja po prostu, no wiadomo, wolę mieć jednak takie poczucie, że coś nie jest na mnie jakoś na styk albo za ciasne, tylko takie dopasowane, żebym się dobrze po prostu czuła. One są na długi, chciałam powiedzieć na długi rękaw, mają długie nogawki i są z wysokim stanem i z tyłu wyglądają tak. Tutaj w stanie są idealnie i to jest bardzo cieniutki materiał, także to nie jest jeans tak do końca. Według mnie to jest taki materiał właśnie. Czyli to są takie spodnie. I tak, tutaj mam jeszcze spodnie z Gapa w rozmiarze long, cokolwiek to znaczy. Z Gapa takie beżowe, nogawka prosta. Z przodu wyglądają tak. Tutaj mają dwie takie kieszonki. No i z tyłu standardowo też takie kieszonki ukryte i one są, o, nogawka prosta. O, takie spodnie, czyli to. Dobra, i ostatnia rzecz to jest taka koszula sportowa z firmy All Sport i to jest według mnie rozmiar L-ka albo XL-ka i ja kompletnie nie wiem, co to jest za firma. Ona jest w kratkę, taka dosyć luźna. Nie wiem, czy to jest jakaś unisex, czy o co chodzi, ale w każdym razie materiał bardzo szybko wysycha, więc to jest pewnie, podejrzewam, jakaś właśnie taka do jakichś sportów, nie wiem do jakich, ale w każdym razie w kratkę, takie ma tutaj fajne wykończenie przy guzikach, taką lamówkę i nie mam zielonego pojęcia. To jest chyba XL-ka według mnie i tutaj ma z boku taką kieszonkę. Dobra, to by było to. I ostatnia rzecz to są spodenki dla dziecka z H&M-u w rozmiarze 12-18 miesięcy, czyli 86. I to są takie dżinsy właśnie niebieskie, one są już po prostu za małe na mojego synka i z tyłu wyglądają tak. Także to by było na tyle. Trochę się nagadałam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli coś Was zainteresowało, to piszcie proszę mi w komentarzach, w wiadomości prywatne. Zależy mi na tym, żeby jak najwięcej tych rzeczy się po prostu rozeszło, bo nie ma sensu tego przetrzymywać i przewozić z jednego miejsca do drugiego. Także dziękuję Wam za